Co miesiąc w restauracji Meridians znajdującej się w Parku Sołackim odbywało się wydarzenie skupiające artystów plastyków, rzeźbiarzy, malarzy, fotografików, rękodzielników i stylistów. Art Show, bo pod takim hasłem odbywa się event, 8 grudnia miał miejsce już po raz piąty. Ten Art Show był taki typowo świąteczny, sympatyczny, w gronie takich rodzinnym. I muzyki nie brakuje, jak zawsze. Oczywiście, nie może zabraknąć tych atrakcji muzycznych. Gościem tej edycji świątecznej, piątej, jest artysta tutaj doskonale poznany, jako znany Ares Hadzi-Nikolao, osobowość roku 2018 w Instytucie Głosu Wielkopolskiego. Poeta, pianista, kompozytor, artysta wszechstronny, który zaprezentuje swoje utwory autorskie, zaprezentuje swoją interpretację utworów komedy. Tak więc naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie artystyczne podczas właśnie tej edycji Art Show. Wśród wystawiających nie brakuje często tych samych osób, czyli można powiedzieć, że tworzą tutaj panie z wystawiającymi taką jedną wielką rodzinę. Tak, tak staramy się, żeby każdy się czuł fajnie, przyjemnie, miło. Tutaj jeszcze chciałam dodać, że poprowadzi również tą część artystyczną dziennikarka Joanna Divina, a Agata Amelia Wawrzyniak będzie również recytować wiersze w tle muzycznym Aresa Hadzi-Nikolao. Połączymy siły, połączymy słowo z muzyką. Tak więc miło nam, że jest takie zainteresowanie tym wydarzeniem, że poznaniacy mają potrzebę obcowania ze sztuką, z artystami. Tak jak pani powiedziała, wytworzyła się taka artystyczna rodzina i mamy nadzieję, że te więzi będą się rozwijać i to nasze wydarzenie będzie miało kolejne edycje. Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia są poznańscy artyści Zofia Kubisiak, malarka i dekoratorka wnętrz, Agata Amelia Wawrzyniak, animatorka kultury i założycielka kawiarni artystycznej Poema Cafe, a także fotograf Bartosz Zajfert. Prace twórców eventu można było również obejrzeć podczas wystawy. Art Show integruje lokalnych twórców i daje możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności, a ta oferowane dzieła mogła zakupić podczas eventu, na przykład na świąteczny prezent. Dużym zainteresowaniem cieszą się obrazy malarskie. Podczas piątej edycji wydarzenia swoją twórczość zaprezentowała Bożena Gadzińska, która, jak nam powiedziała, inspiruje się malarstwem Gustawa Klimta, Tamary Łępickiej czy Karola Bąka. Jestem zafascynowana obrazami Karola Bąka, naszego tutaj poznańskiego malarza. No przecudne obrazy robi. Pokazuje kobietę w zasadzie w aureolach. Takie ma nawet tytuły tych obrazów. Interesuje się malarstwem malarza rosyjskiego, który nazywa się Andrzej Antrosenko. Też przepięknie przedstawia kobiety. No i ja mam też swoje obrazy, które przedstawiają moje wyobraźnie kobiety, które chciałabym namalować. Ta przygoda z malarstwem rozpoczęła się już bardzo wcześnie, właściwie od dziecka można powiedzieć, że interesowałam się sztuką i malarstwem, ale jak przeszłam na emeryturę, to oczywiście zaczęłam bardzo, bardzo właściwie interesować się tym malarstwem. Zapisałam się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wtedy tam znalazłem swoje miejsce. No, maluję farbami olejnymi, akrylami, pastelami, właściwie trochę rzadziej pastelami. No i sprawdzam się właściwie w tej sztuce malowania i właściwie uwielbiam to. Po raz pierwszy swoje prace zaprezentowała Agnieszka Łachacz, która maluje od niedawna, a jej prace już teraz wywołują zainteresowanie. Jakie prace możemy tutaj zobaczyć, bo to nie tylko kobiety, ale także martwa natura, konie? Tak, aczkolwiek skupiam się właśnie wokół tych tematów. Raczej nie pejzaże, aczkolwiek też jakieś tam podobieństwa może mamy, ale zdecydowanie lubię właśnie postaci malować. Maluje pani też na zamówienie? Tak, oczywiście. W jakim wnętrzu sprawdzą się pani prace? W zasadzie w każdym, kolorystyka jest różna, także każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, czy tematyką, czy kolorami. Jaka to jest technika wykonania? Są to obrazy akrylowe. Podczas Art Show mogliśmy zobaczyć także obrazy Zofii Kubisiak
i Małgorzaty Wrzesińskiej. Kolaże zaprezentowała Agata Amelia Wawrzyniak, a fotografię Bartosz Zajfert i Oleksii Sokun. Po raz kolejny na wydarzeniu nie zabrakło wydawnictwa naukowego i literackiego Silvarerum, które spełnia marzenie o wydaniu swojej własnej książki. Jak najbardziej można wydać swoją książkę, także jesteśmy jak najbardziej otwarci na współpracę. Mamy zarówno wydawnictwo i można powiedzieć naukowe, jak i literackie. Także jak najbardziej zapraszamy do współpracy. A dzisiaj jakie książki tutaj Państwo oferują? Dzisiaj właściwie oferujemy różny przekrój książek, począwszy od książek naukowych, ale też znajdują się takie książki dla dzieci i młodzieży. Były też wierszyki, czy są też wierszyki napisane przez jedną z naszych autorek. Także mamy jak gdyby tutaj różny przekrój dla każdego, coś miłego, także można na pewno coś znaleźć ciekawego. Oczywiście to jest tylko jak gdyby taki krótki przekrój tego, co wydawnictwo ma, natomiast więcej można znaleźć na naszej stronie Silvarerum, na którą oczywiście zapraszamy serdecznie, żeby odwiedzić. Sztuka i literatura 8 grudnia przeplatała się z modą. Wśród wystawców nie zabrakło firmy Octopus z barwnymi kapeluszami, a także ręcznie wykonywanej biżuterii Kamili Trzepiatowskiej-Waśkowicz. Z kolei Małgorzata Sikorska oferowała stylizację dla kobiet i mężczyzn. Wiele osób chciałoby zmienić swój styl, ale nie wie od czego zacząć. Jak wygląda takie spotkanie ze stylistką? Od czego pani zaczyna w ogóle taką rozmowę? Taką rozmowę zaczynam od tego, żeby poznać tą osobę, czyli no bo wiadomo, że każda osoba jest inna i na pewno nie podchodzę sztampowo do wszystkich. Także muszę poznać tą osobę, zapytać czym się zajmuje, porozmawiać też o tym, jaką ta osoba ma, jaki ma temperament, no ale też przede wszystkim skupić się na wyglądzie, na tym, jakie kolory do tej osoby pasują, jakie fasony pasują do tej osoby. Tutaj akurat mam kolory srebro i złoto, ponieważ przy doborze biżuterii, która też jest jak najbardziej jednym z elementów biżuterii, kieruję się tym właśnie, żeby określić, czy ta osoba ma ciepłą czy chłodną tonację. To jest zarówno w przypadku ubrań, jak i właśnie biżuterii. Zimne kolory to jakie? Zimne, na przykład kobaltowy. I tutaj w takim kobalcie przepięknie będzie osobie, która ma czarne włosy, niebieskie oczy bądź też czarne. Kontrasty biel, czerń to też dla takich osób, natomiast dla osób o blond włosach i na przykład bardziej opalonej karnacji bądź też chłodniejszej, kolory, które są bardziej stłumione. Nie do każdego pasują wszystkie kolory i też nie każdy jest takim czystym typem kolorystycznym, bo większość osób tak naprawdę jest takim typem mieszanym, czyli pasują i kolory ciepłe, i kolory chłodne, bądź kolory zimne. No a jakie pasują, to już zapraszam właśnie, można nabyć u mnie takie vouchery, które uprawniają do tego, żeby sobie taką analizę kolorystyczną zrobić. Po raz pierwszy na wydarzeniu pojawiła się firma Mary Kay Cosmetics. Okazji, by zrobić świąteczny prezent sobie lub komuś, było tego dnia naprawdę dużo. My generalnie jesteśmy firmą inwestycyjną. Złoto, wszystkie mennice wpisane na stronach LBMA, certyfikowane diamenty. Od zeszłego roku października, czyli raptem kilka miesięcy, 30% do góry. Chrzty, komunie, śluby. Myślę, że dużo ciekawszy, bardziej sentymentalny i piękniejszy prezent niż koperta z pieniędzmi. A za jakiś czas można spieniężyć, bo przecież sztabki złota wszędzie są skupowane, podobnie jak diamenty inwestycyjne. I kupić sobie na przykład jakiś metraż mieszkania. Ewentualnie, jeśli będziemy mieli rzeczywiście duży sentyment do tej sztabki, możemy kiedyś zrobić pierścionek zaręczynowy bądź upominek dla naszych dzieci. Piąta edycja Art Show zakończyła się zapowiadanym koncertem Aresa Hadzi-Nikolaou, poety, pianisty i kompozytora. Towarzyszyła mu współorganizatorka wydarzenia Agata Amelia Wawrzyniak. Jak zapowiedziały organizatorki eventu, kolejny art show odbędzie się wiosną przyszłego roku. Planujemy kolejną edycję wiosną. Oczywiście wszystkie informacje będą dostępne na naszej stronie na Facebooku Art Show. I kogo zapraszamy, jeśli chodzi o wystawiających? Nadal zostaną te same kategorie
sztuki, które były do tej pory? Tak, chcemy cały czas jakby krążyć w otoczeniu fotografiki, malarstwa, rzeźby. Bardzo nam zależy na rzeźbie. Okazuje się, że jest, rzeźbiarze są rozchwytywani, także zapraszamy do udziału, do kontaktu z nami. Można się zgłaszać. Ceramika, tak samo, ceramika ozdobna, ceramika jakaś użytkowa, tak. Biżuteria, tak samo, biżuteria ręcznie robiona, może być złota, może być srebrna. Kapelusze również, ponieważ to też tak wiąże się z artystycznym jednak tłem, także zapraszamy takich twórców rękodzielnictwa tak zwanego. Każdy przejaw sztuki jest mile widziany, tak więc zapraszamy do kontaktu. O szczegółach kolejnej edycji wydarzenia będziemy Państwa informować.